Jarosław Kaszowski to żywa legenda Piasta Gliwice. Z byłych zawodników tego klubu jest chyba jedyną powszechnie znaną postacią. Trudno się dziwić, bo dokonał rzeczy niemal niemożliwej, przechodząc z Piastem drogę od B-klasy do Ekstraklasy. Ponad 300 meczów dla Piasta od B-klasy, a wiadomo dokładnie ile tych meczów? Około 350, jeśli ja dobrze pamiętam. Nie wiem dokładnie, ponieważ nie liczyłem tego, przyznaję się, a te lata pierwsze grając w Piaście, no to wtedy tych drużyn było dużo mniej, nie było tych meczów tak jak to ma miejsce teraz, nie było tylu meczów pucharowych, więc nie wiem, ale myślę, że około 350 to i tak niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że właśnie w tych ligach niższych było tych meczów dużo mniej. Nigdy sobie nie wyobrażałem siebie w Ekstraklasie i nie myślałem o tym, że tak daleko zajdę. Natomiast niedosyt jest, ponieważ można było zrobić więcej. Też wiem, że człowiek był może nie młody, ale głupi, że nie poszedł od razu, nie zrobił porządku ze swoją nogą, tylko próbowałem z każdym razem gdzieś jeszcze nie, jeszcze wszystko się uda. I tak w tym czasie sobie to odwlekałem o kilka miesięcy, że dopiero w grudniu poszedłem pod nóż. No i to chyba było za późno i wiem, że ten sezon jest stracony. Łączył pan grę w piłkę na normalnym boisku z futsalem, tak? Bodajże do trzeciej ligi nawet. Tak. Ja wtedy grałem w futsal dość mocno. Żyłem dzięki futsalowi, prawda? Bo gdyby nie futsal, to pewnie musiałbym szukać szczęścia gdzieś indziej, nie grać w Piaście Gliwice. Dodajmy, to było bardzo poważne granie w futsal. To była czołówka wtedy. Pirek tak, Stworzów. Tak. Mistrzostwa Polski, reprezentacja Polski. Wtedy razem z Pieleksem weszliśmy do tej najlepszej Ligi Mistrzów, do Ligi Mistrzów futsalu. Wyszło tak, że był pan przez długie, długie lata w Piaście Gliwice, ale po drodze były co najmniej dwa tematy, które mogły sprawić, że być może ta kariera toczyłaby się gdzie indziej. Tak, miałem jechać nawet wtedy z Polonią Warszawa podobno na obóz, gdzieś na Cypr. Wczesnym mistrzem Polski. Wtedy wszystko to było pilotowane przez dyrektora Piasta Andrzeja Tarachulskiego. On strasznie się na mnie wkurzył, gdy się dowiedział o tym, że złamałem na hali obojczyk, bo jak to nazwał mnie wtedy, że będziesz grał, nie, ty mogłeś grać za schabowego, a będziesz grał za frytki. Kaszowski, rzecz jasna, do dziś trzyma kciuki za piłkarzy Piasta. Ale nie wszyscy wiedzą, że nadal jest z nim związany nie tylko jako kibic. Na co dzień pracuje w klubie w dziale sprzedaży, gdzie najczęściej obsługuje zamówienia na bilety. Ktoś mi o tym wspomniał niedawno, może nie niedawno, to około roku temu. To nawet właśnie mówi, że Kasza, to jest to, że ty się miałeś przystosować do grania w każdej lidze. I rzeczywiście po jakimś czasie do mnie to dotarło, że tak było. No, skoro w ciągu 3 lat potrafiło się przejść, zrobić przeskok o 3 klasy rozrywkowe, czy nawet o 4, bo jak tak policzyć sobie rok do roku, to można było powiedzieć, że o te 4, no to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Cieszę się, że mi się to udawało, bo lekko, łatwo nie było, ale i co ważne, nie za zasługi, nie za piękne oczy, tylko trzeba było zasuwać. Tak naprawdę rozwinąłem się w momencie, w którym był tutaj trener Jacek Zieliński. Naprawdę rozwinąłem się piłkarsko. Jakoś tak trzeba przyznać, że wtedy miałem ten taki boom. Jarosław Kaszowski już od 8 lat prowadzi Akademię Piłkarską Team, w której trenuje kilkaset dzieci. Przez te 8 lat doszliśmy do takiego momentu, w którym możemy się chwalić, że rzeczywiście to szkolenie idzie w dobrym kierunku, jest na dobrym poziomie. Do kiedy szkolicie dzieci? Do którego wieku? Zaplanowaliśmy sobie szkolenie do 15 roku życia, do ukończenia szkoły podstawowej, tak żeby wtedy podjęli decyzję, czy będą szli do klasy sportowej, czy nie. Ale zależy nam na tym, żeby do ukończenia szkoły podstawowej dzieci miały możliwość trenowania naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli rodzice chcą,
to nie ma tutaj problemu, żeby dzieci dalej były w swoich szkołach, żeby nastawić się na naukę. A jak komuś wyjdzie, to zobaczymy to po krótkim szkoleniu. Jest rywalizacja z Piastem na tym polu szkoleniowym? Spamałbym, gdybym powiedział, że nie. Pewnie, że jest rywalizacja, ale chyba o to chodzi, bo mamy te roczniki nasze od 2,7 w dół, tak, do młodszych, które sobie rywalizują, ale nie będę mówił może o wynikach rywalizacji, bo tak naprawdę nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi o same wyniki, nie chodzi o to, kto ile z kimś gdzieś tam wygrał, tylko bardziej nam chodzi o to, że nam zależy na tym, aby nasze dzieci, nasi wychowankowie trafiali na przykład do kadry Śląska, na tym kadry pod okręgu, a potem do kadry Śląska, a może uda się kogoś spowodować, że trafi do kadry Polski. To jest dla nas najważniejsze, a wierzę, że tak będzie prędzej czy później.